puli wojewódzkich środków na realizację działań rewitalizacyjnych było około 50 milionów złotych. Konkursy o dofinansowanie miały odbywać się w aż 3 turach. Tymczasem już pierwszy nabór prawdopodobnie zamknie stawkę wyścigu po unijne pieniądze. W ramach pierwszej rundy zakończonej 3 kwietnia do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło 15 wniosków. Wartość oczekiwanego w nich dofinansowania wynosi łącznie niemal 71 milionów złotych. Teraz można powiedzieć, że nawet jeśli wszystkie złożone wnioski spełnią wymogi formalne i merytoryczne, to i tak nie wszyscy wnioskodawcy dostaną upragnione dotacje. Z Suwałk do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęły 2 projekty. Pierwszy, zgłoszony przez samorząd, to rewitalizacja starej łaźni i bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza. Wnioskowane dofinansowanie to 6,3 miliona złotych. Drugi projekt zgłosił Suwalski Ośrodek Kultury, który chce przeprowadzić remont i modernizację budynku Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Noniewicza. Wartość wnioskowanej dotacji to 3,7 miliona złotych. Wynik postępowania konkursowego poznamy za kilka tygodni. W tym samym czasie będzie też wiadomo, czy ci, którzy nie zadbali o złożenie wniosków w pierwszej turze, będą mogli jeszcze starać się o pieniądze.